Witam serdecznie, ze mną Piotr Hajduk. Witam serdecznie. Mogę powiedzieć Ci, charakteryzując ostoja całej drużyny, spokój, charakter, do rany przyłóż i to mi się u Ciebie też podoba. Nawet w krzepkich sytuacjach gdzieś tam uspokajasz tę atmosferę, chociaż ostatnio jest dość dobrze. Piotr, czy to jest właśnie taka Twoja tutaj rola w tym zespole też? No to są też lata doświadczeń już gry w lidze, ale z natury jestem spokojnym facetem, także też to przekłada się na grę w piłkę nożną. I kulturalnym. No, tak można powiedzieć. Co powiesz o dzisiejszym meczu? No, przegrywacie dzisiaj 4-0. Nie można powiedzieć, że nie atakowaliście, nie próbowaliście, ale te ataki były troszkę chaotyczne chyba, tak bez przekonania. No i ten wynik też to odzwierciedla. No nie ukrywam, że pierwsze dwie bramki ustawiły mecz. No, chłopaki zablokowali bramkę i potem już ciężko było strzelić na siłę. No też zapewne poniedziałkowy mecz miał duży wpływ na dzisiejszą kondycję niektórych zawodników. Derec zaskoczył czymś? Nie, no grają swoją piłkę twardą, stanęli na obronie, także ciężko było przebić się. No właśnie spotkałeś się dzisiaj... Przepraszam, jeszcze rewelacyjna gra bramkarza, który był dzisiaj ich liderem. Tak, bramkarz to na każdym meczu pokazuje wysoką klasę, ale spotkały się dzisiaj w meczu dwie drużyny, które grają tak rzeczywiście od tyłu, nie idą hura optymizmem do przodu, tylko od tyłu. No i dzisiaj ta wasza obrona też nie do końca tak pracowała, jak we wcześniejszych spotkaniach. No zapewne błędy popełnione na obronie zaważyły też na wyniku. No wydaje mi się, że z ogólnej gry wynik nie odzwierciedla tego naszej gry, ale no tak się stało, strzelili 4 bramki i przegraliśmy. Za tydzień już nie gracie, macie pauzę, więc jakby nie patrzeć, jesteście pierwszą drużyną, która już tu kończy rozgrywki. Nie pytam o kwestie organizacyjne, na to przyjdzie jeszcze czas na podsumowanie, ale jeżeli chodzi o waszą grę, podsumowanie, jak możesz to określić na, powiedzmy, w kilku zdaniach? No myślę, że stać nas na wyższe miejsce w lidze. No niektóre mecze się źle poukładały, przegraliśmy, ale miejmy nadzieję, że będziemy w tej ósemce, bo zasługujemy na to. I tego Wam życzę, dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję. I jeszcze raz, jeśli mogę dodać... To... Jeszcze tutaj kolega chce oddać głos. Tak, jeszcze w imieniu swoim i drużyny chcę jeszcze podziękować za rewelacyjne prowadzenie ligi i no nie doświadczyliśmy tego przez długie lata w tej organizacji. Bardzo, bardzo dziękuję i widzimy się na evencie. Wtedy będzie takie małe podsumowanie, ale już z całego serca dziękuję i widzimy się na kolejnych imprezach, prawda? Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję. Dzięki, Piotruś. Dziękuję.